Witajcie. Dzisiaj mamy mierniczek, ale dla odmiany nie z AliExpress. Okazało się, że w Lidlu w całkiem dobrej cenie był. 55 zł. Jak zaraz zobaczycie na Image Search w aplikacji Ali, właściwie na Ali kosztują tak samo, może 5 zł taniej, no ale oczywiście miesiąc, półtora czekania. Natomiast miernik przyda mi się już, bo robimy taki mały projekt. Tu jest wprawdzie silniczek, ale pomysł jest taki, żeby użyć go jako prądnicy. Tu sobie u góry możecie zobaczyć filmik. Gość jakiś czas temu wymyślił bardzo fajną ładowarkę do komórek z takim napinanym żaglem. Właściwie jest to pionowy wiatrak. Z tym, że już od półtora roku chyba próbuje skomercjalizować projekt. Jak na razie nie widać na rynku. Więc pomysł jest taki, żeby zrobić coś podobnego. Ostatnio udało się w Decathlonie kupić po 5 zł fajne pręty z włókna węglowego. Także tutaj mam silniczek taki w miarę dużej mocy. 11,1 V do śmigła 11 cali. Jak już widzicie, po samych kabelkach na duże prądy, więc mam nadzieję, że w drugą stronę też będzie w stanie wygenerować trochę energii. No to zaraz spróbujemy zmierzyć. Wprawdzie przy takim silniczku przebieg jest zmienny, a nawet trójfazowy. Także docelowo będzie trzeba zrobić mostki diodowe, jakąś elektronikę do tego dorobić. No ale są gotowe układziki do ładowania akumulatorków, do baterii słonecznych i do innych zastosowań. Także myślę, że na Ali coś się znajdzie i z gotowców się dobierze. To co? Otwieramy miernik i zobaczymy, czy jakikolwiek prąd nam to będzie generować. Nówka nieśmigana, jeszcze folia na wyświetlaczu. No jak widać, w komplecie jest bateryjka, wprawdzie nie alkaliczna. Mitsubishi Home Electric, Made in China. No jak wszystko dzisiaj. Przynajmniej jest na rozruch. W przypadku chińskiego miernika z Ali zapewne trzeba by jeszcze bateryjkę dokupić. Tak, teraz wszystko. Pojemnik na baterię zakręcany na śrubkę. Normy unijne, żeby dziecko baterii nie zjadło. To właśnie jest upierdliwość. Jak trzeba baterię szybko wymienić, trzeba szukać śrubokręcika. Tu na szczęście był w zestawie. Ładny stojaczek, jak tu postawi miernik, to jest szansa, że będziecie widzieć wyświetlacz, nie będziecie widzieć. Zaraz go powiesimy na kubku. O. Może nie spadnie. Na początek włączmy. Napięcie zmienne. Proszę bardzo. Przewody. Komun. Ale zabezpieczone. No, ciekawostka. Założył jakieś takie fikuśne kapturki, których się nie da ściągnąć. A, dobra. Wygląda, że to całe to trzeba ściągnąć, a tu jest po prostu zatyczka na końcu. Ale też tak upchnięta. O! Hermetyczne. Tu jest common. Tu jest pomiar napięcia i
ciekawostka. Jeszcze nic nie mierzymy, a na mierniku już coś widać, także coś w kablach się indukuje. Czyżby oświetlenie diodowe tak chciało, ale nie, chyba się opierało nie na kablach. Także tutaj mam wspomniany wcześniej silniczek. Podepnijmy się pod jedną z faz. I co? I kręcimy. Ewidentnie coś jest. Tu jest opcja hold, która powinna chyba zapamiętać napięcie w piku. To spróbujemy jeszcze raz. Cokolwiek się dzieje, nic się nie dzieje. Oczywiście mogę sobie na filmiku potem podejrzeć. Jest szansa. Teraz jeszcze jest kwestia wykoncypować, jak tutaj zamienić wirnik ze stojanem. Generalnie dobrze by było zamocować podstawę z jakimś szpikulcem, który będziemy wbijać w ziemię. Poprowadzić rurę stacjonarną środkiem, gdzie na głowę będzie można zaczepić odciągi. Żeby nam się całe to ustrojstwo nie wywróciło na bok. Tam dołożyć na głowę jakieś łowisko. Natomiast na ten cały wirnik nałożyć drugą rurę z włókna węglowego. Tak, żeby właśnie ta zewnętrzna część z żaglami mogła się kręcić. Natomiast tutaj w tej dolnej części dorobimy całą elektronikę. Być może jeszcze jakieś akumulatorki. Tak, żeby nie tylko ładować na bieżąco komórkę czy jakieś inne urządzenie, ale też gromadzić tą nadwyżkę energii do użycia potem. Więc projekt na razie na wczesnym etapie rozwoju, ale z dużym potencjałem.